Hej, witam wszystkich, z tej strony Razimi i zapraszam na nową serię na moim kanale. Będzie to seria Zagrajmy i będziemy grać w grę Lords of the Fallen. Gra wyszła 13 października i jest, jakby to nazwać, rebootem gry o tej samej nazwie, właśnie Lords of the Fallen, która została wydana 14 października. I właśnie ciężko to nazwać kontynuacją, jest to właśnie taki coś w stylu reboota. I będzie to gra reakcji RPG, coś w stylu Souls-like. Jak najbardziej można tak powiedzieć. Ludzie nazywają ją Dark Souls 4, więc myślę, że na spokojnie możemy tutaj nazwać ją Souls-like'iem. Podobno bardzo dobra gra. Wyszła 13 października, ja to nagrywam 17 października. Chciałem nagrać trochę wcześniej, ale no niestety wyszło jak wyszło. Trochę się u mnie ostatnio dzieje, więc drobne opóźnienie, ale myślę, że jutro 18 października będzie już ta gra u mnie na kanale. Jest to gra studia Hexwork i jest opublikowana przez CI Games, więc myślę, że będzie bardzo ciekawie i tak jak mówiłem, nie mówiłem w sumie tego jeszcze, ale ja na tą grę bardzo, bardzo czekałem. Jestem bardzo ciekawy, jak ona będzie wyglądać. Słyszałem bardzo dobre opinie, sam też śledziłem, więc myślę, że będzie dość fajnie. W grze wcielamy się, z tego co wiem, w krzyżowca, taką osobną frakcję, która po prostu chce jakby przegonić zło na świecie, bo fabularnie jest coś takiego, że no jest tutaj jakby wielkie zło zostało przebudzone. No i klasycznie nasz bohater będzie musiał je powstrzymać. Więc taka fabuła dość typowa, raczej jeśli chodzi o gry Souls-like, ale nie tylko. No i myślę, że to tyle na razie i myślę, że zaczniemy sobie w takim razie grę. Gramy na komputerze, na PC-cie będziemy grać i na platformie Steam mam gierkę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Troszkę już pograłem, żeby zobaczyć, jak chodzi. No wygląda bardzo ładnie, ale dobra, nie przedłużając, zaczynajmy grę w takim razie. Nowa gra, no i lecimy, zaczynajmy. Mijają wieki, a urojenia stają się wiarą. Niewiele dostępuje desperacku pragnionego objawienia. Czy w konflikcie bogów ludzie są wyłącznie pionkami? No, domyślam się, że pewnie tak, jakby tak patrzeć z perspektywy bogów. Ale okej, wszystko od ciał bogów po samą śmierć zostanie pożarte. No taka nieco ciekawa perspektywa, muszę przyznać. Ona musi się pożywić. No dobra. Czyli zaczyna się jak zwykle mrocznie, jak wszystkie gry o podobnej tematyce. Forgive me. I'd steer this weapon of deliverance to a worthier servant than I. No i okej, jesteśmy już chyba po wstępie. Zobaczymy, co tu dalej. Aha, będzie tworzenie postaci. Dobra, no, powiem wam, że ciekawie się zapowiada. Jestem bardzo ciekawy tej postaci, co się pojawiła, która zabiła tego naszego krzyżowca, który, jak rozumiem, przekazał nam tą latarnię. Pewnie z tą latarnią będzie się coś wiązało ważnego fabularnie. No jak widzicie, mamy ją nawet chyba przypiętą przy boku. No jest taka latarnia. Jestem bardzo ciekawy, czy ta postać to był jakiś główny boss, czy też może jakiś początkowy. Jestem bardzo ciekawy, jak to je rozegrają, bo byłoby ciekawie, jakby od razu na początku gry nam pokazali głównego bossa. Więc ciekawe, jak to będzie. Dobra, ale przejdźmy sobie do klas postaci. Trochę popatrzyłem. Mamy taką klasę jak czcigodny rycerz. Poczekajcie chwilkę. Sorki, musiałem sobie odkasznąć.
Mam właśnie taką klasę jak czcigodny rycerz, czyli dzienny rycerz, którego wierność kapłance i czcigodnym strażnikom dorównuje tylko determinacja, by zniszczyć Aidara i Rogarów. Klasa skupiona na fizycznej walce wzmocnionej magią światła. Mamy też swoistego wikinga, bym go nazwał, czyli jakiegoś wilk wojny z Urdingaru, coś takiego. Zahartowany czempion z krainy Urdingaru, który zasłużył na szlachetne miano wilka wojny po przejściu starożytnej próby przez większość przepłaconej życiem. Niszczycielska, lecz lekko opancerzona klasa ocechuje się surową siłą używaną do czynienia dobra i zła. Czyli rozumiem, że mało HP-ków będzie miał, po prostu. Choć nie wygląda na pierwszy rzut oka, muszę przyznać. Mamy też jakiegoś partyzanta, czyli wierny wojownik Morstead, wiedziony smutkiem z powodu stanu jego kupowanej ojczyzny, z determinacją walczy w jej sprawie, używając stalowego cepa bojowej kuszy, bojowego lub kuszy. Silna, wszechstronna, niezawodna klasa. No ma takiego cepika rzeczywiście. Aczkolwiek walka cepikiem mi się chyba nie spodoba, choć ma jakieś fajne przedmioty początkowe, bo zobaczcie. Ten też coś ma, a ten rycerz chyba nie ma po prostu. Nie, też ma coś. Okej. Okay. To nieważne. Jest jeszcze jakiś piechur z Monstead. Doświadczony piechur, któremu czas spędzony w błocie krwi na polach bitew pozwolił pojąć istotę zwinności, prędkości i trzymania wroga na dystans. Klasa daty, którzy wolą zręczność, lekką obronę od siły i ciężkiej zbroi. Okej. Okay. Mamy też czarnopiórego tropiciela. No ten to wygląda jak takie połączenie Robin Hooda z Bloodborne'em, coś takiego bym powiedział. No okej, okay. Członek elitarnego oddziału tropicieli, którzy patrolowali lasy Lenna Kinran Gru, ale twórcy sobie ciekawie te krainy nazwali, dość ciężkie nazwy. Dopóki potworna, zrodzona z rozpaczy klątwa nie zniszczyła ich ojczyzny. Przestępna klasa i dla tych, którzy wolą wszechstronność od bardziej skoncentrowanego podejścia. Spoko. Wygnany prześladowca. Ta klasa jest coś dość ciekawa. Dawny cesarski zabójca, potem jak odebrano mu jego pozycję i wygnano go z kraju, stał się wędrownym podżynaczem gardeł, szybko i skutecznie zabijającym dla pieniędzy. Trudna do opanowania, lecz jednocześnie zabójczo skuteczna klasa. Wydaje się dość ciekawa ta klasa. Nie wiem, czy jak będziemy przechodzić drugi, jak będę sobie sam właściwie przechodził drugi raz, myślę, gierkę, to nie wiem, czy sobie nim nie zagrać, bo wygląda naprawdę fajnie. Naprawdę mi się podoba. Co mamy dalej? Mamy jakiegoś kaznodzieje. O, to taka typowa klasa, której ja za bardzo nie lubię, czyli jakiś tam kaznodzieja sławiący światło Oriusa i prowadzony przez niezachwianą wiarę w jego boską wolę. Słaba fizycznie klasa, która używa magii blasku do ochrony i palenia grzesznych ciał heretyków. No, nie dla mnie. Tak samo ogólnie uważam, że zawsze granie w Souls-like'i magami, czyli tym kaznodzieją i tym kultystom spalenia, co tutaj mamy nazwane, wygląda rzeczywiście bardzo dobrze, kozacko wręcz bym powiedział. Ale no jednak granie magami, no to jest trochę easy mode. Więc ja raczej tego nie praktykuję, lubię się jednak pobawić trochę bardziej. Więc jednak nie będziemy taką klasą grali, ale przeczytajmy, co on tutaj ma. Gorliwy wyznawca, który poprzysiągł przywrócić naturalny porządek świata i umożliwić powrót jednemu prawdziwemu bogu i władcy ludzkości, Aderowi. Ryzykowna klasa, która jest bardzo ważna, jest dla niej biegłość posługiwania się magią piekielną. No dobra. I ostatnia klasa, którą mamy też jakiegoś potępieńca, czyli plugawy więzień, który przeżył nieopisane męki, choć nie do końca wiadomo, czy na nie zasłużył. Klasa dla tych, co pragną rzucić gniewne wyzwanie losowi i zdusić przeciwności bezlitosnym chwytem zakrwawionych dłoni. I mamy też wybór ciała, czyli domyślam się, że... Aha, możemy grać panią albo panem. No dobra, czyli zarówno mężczyzną, jak i kobietą można grać. Ja już wam mogę powiedzieć, że wybierzemy sobie, jeśli chodzi o klasę postaci, tego czcigodnego rycerza. Myślę, że taka najbezpieczniejsza klasa, moja ulubiona, czyli tarcza, miecz, typowo. Więc myślę, że tak to zagramy. Przejdźmy w takim razie dalej. No i mamy tutaj wybór klasy. No jeśli chodzi o wybór samej głowy, to zobaczcie, co się tutaj dzieje w opcjach. Aha, no za bardzo tego nie widać, ale no da się naprawdę, zobaczcie, jak dużo opcji jest. Jest jeszcze jakaś tekstura twarzy, tu też się wszystko zmienia. Jest też tułów. Więc troszkę opcji jest. Więc ja myślę, że sobie to na spokojnie zrobić, żeby was tym nie nudzić. Zrobię sobie postać i zaraz do was wracam, jak już moja postać będzie gotowa i będziemy wtedy przechodzić dalej już do samej gry. No dobrze, także jesteśmy już z powrotem. Postać stworzona. Będzie wyglądać tak. Bardzo ciekawe są opcje oczu. Zrobiłem zielone, ale domyślam się, że można tutaj coś fajnego również wykombinować. Ale dobra, no będzie wyglądać tak. Jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, jedyne te tatuaże pousuwać. Bo szczerze nie ma żadnych fajnych po prostu. A i tak domyślam się, że przez żadną część gry nie będzie tego widać, no ale dobra, niech i tak będzie, że je sobie wywalimy. Zweryfikujmy także postać, no będziemy grać tym czcigodnym rycerzem.
No, zmieńmy nazwę. Nazwijmy się też oczywiście Razimi, żeby pasowało. I zacznijmy grę w takim razie. Zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądać. Ja już się nie mogę doczekać, więc czekamy. Czekamy, szybki loading. No i chyba i jesteśmy już w grze w takim razie. Lo, the latest receiver of his grace. Great potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. And so does Aureus' wisdom guide my hand in the bestowment of this subsequent boon. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Prove yourself worthy of this gift. Seek me in the bowels of the bridge. Our work is of the greatest import. Okej, czyli jak rozumiem, to był jakiś jeden z tych krzyżowców. I też nie wiem, czy widzieliście, przeleciał ten smok, na którym był ten przeciwnik z początkowej cutscenki, czyli ten boss tutaj ciągle krąży, jak się domyślam, ten przeciwnik, więc ciekawe, czy będziemy musieli z nim walczyć. Dobra, chyba zaczynamy rozgrywkę w takim razie. Staliśmy obdarowani łaską krzyżowców. No mamy tą latarnię też, o której była mowa. Jest i ona. Okej, okay. Splugawiony grobowiec. Dobra, ustawimy sobie wpierw czułość myszy. Myślę, że taka będzie chyba dobra. Okej, okay. Zobaczmy, co mamy od razu. Mamy jakiś mieczyk. Miecz czcigodnego rycerza, krótki miecz. Szkolenie czcigodnych rycerzów strażników jest długie, rygorystyczne i nigdy się nie kończy. Od każdego strażnika w każdej chwili oczekuje się gotowości do stanięcia w obronie pani niepokalanej. Okej. Okay. Mamy też tarcza czcigodnego rycerza. Zwiększa współczynnik blasku, by go zdobyć szerszy wgląd. Okej, okay. Mamy też pięści, przygotuj przedmioty do rzucania. Jakiś granat, spoko. No i tutaj mamy ten hełm, tak? Cały. I mam tu jakieś przedmioty. Urządzenie służące do dawkowania uzdrawiającej krwi piety. Zwiększa współczynnik blasku, by szerzyć wgląd. Nie wiem, o co chodzi. Para kamieni zdrowia. Przywraca zdrowie z biegiem czasu. Okej, okay. I to to odzyskuje manę. Spoko, a to czaszkę emanującą swoją żywotnością zapewnia 400 punktów życia. A to na stałe? Bardzo ciekawe w sumie. Mamy gdzieś tutaj właśnie przedstawione, gdzie mamy punkty życia, bo ja tak na początku bym sobie to zerknął. Mamy 412 życia. A to fizyczne chyba odporności. Ale dobra, mamy obecne zdrowie 313. Dobra, czekajcie, a zjedzmy sobie to. Wiem, że dopiero początek gry, ale z chęcią bym to sprawdził, jak już możemy. Chyba na... Okej, nie mogę tego wyposażyć. Ja to nie mam tego na wyposażeniu. A, dobra, tak. Okej, sprawdźmy. No bo jeśli to by na stałe nam zwiększyło życie, to trochę OP chyba, nie? Sprawdźmy. No nie zwiększyło nam życia. Dobra, to chyba niepotrzebnie tego używałem. No trudno. Dobra, idziemy. Jeszcze tutaj zauważyłem, że jedną rzecz, że mamy tutaj coś takiego jak takie barwniki. Gdzie one są? O, barwniki. Możemy sobie pokolorować nasze rzeczy, że tak powiem. Nasze wyposażenie. Chyba... Oj, nie chciałem tego zajmować. Poczekajcie, bo wiem, że mi się już udało to pokolorować, te wyposażenie. A może i nie. Kurczę, wydawało mi się, że wiem, że to robiłem, ale może coś się zmieniło. Tu mamy też gesty, okej. Okay. Okej, okay, fajne, że w menu są gesty. Ciekawe, czy też jest jakiś przycisk, którym można te gesty wybrać. Dobra, nieważne, ruszajmy dalej w takim razie. Na razie jesteśmy, wyglądamy tak jak wyglądamy. Trzeba zacząć rozgrywkę. Się nie mogę w sumie doczekać, co tu się będzie działo. Dobra, na spacji mamy klasyczny przewrót dla serii tych gier. Można niszczyć przedmioty. Ekstra, ekstra. Okej, okay, aha, musimy to zniszczyć. Myślałem, że będzie jakieś przeciskanie się, ale nie. Okej, okay, na Q jest silny atak. No dobra, fajnie wygląda, zobaczymy jak działa. Takie coś. Dobra, zablokowaliśmy go. I spoko. Ale w ogóle zauważyłem, że jak zablokowałem ten atak, to i tak nam zabrało życie. Czy ta tarcza nie blokuje wszystkich obrażeń w takim razie?
Patrzcie, ochrona przy bloku tylko 46%. To coś mało. No dobra, ale to życie nam nie ucieka, tylko tak jakby na żółto, na szaro przechodzi? Ciekawe, o co tu chodzi w takim razie. Bo jeszcze dopiero się będziemy ogarniać te tutaj mechaniki. Czaszka osłabionej żywotności. A to to, co nam zwiększa tą żywotność. No ale chyba nie na stałe. Niestety. Poniżmy sobie coś, żeby zobaczyć. Dobra, nic nie było. Okej, okay, mamy jakiś naciśnij, aby namierzyć cel. Z i X, aby przełączać się pomiędzy celami. No spoko. Dobra, mamy dwóch przeciwników. To zabijmy go szybko. A można robić kombinację mocnego. Można robić kombinację wolnego i szybkiego ataku. Spoko. Okej, okay, okej, okay, ładnie, ładnie. Fajnie, że nam dają takich przeciwników, żeby nauczyć się podstaw. Zawsze to przydatne. To, to coś jest w ogóle, zobaczcie. Dobra. Jakiś posąg, idziemy dalej. Naciśnij shift, żeby biec. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie ma problemu. Ja tutaj sobie troszkę sterowanie pozmieniałem, bo widziałem na przykład, że skok był na... Skok jest na F-ie, z tego co widziałem. Sprawdzimy jeszcze. A nie, nie mogę skoczyć. No dobra, to nie wiem. Ale na przykład sprint był na V, tak trochę z dupy, że tak powiem. I sobie to pozmieniałem już trochę. Aha, tylko ze zbieganiem można przeskoczyć. No dobra, sprawdźmy. Dobra, nieważne. Ała, chyba... Aha, zobaczcie, tu jest ten przedmiot. No dobra, to dobrze, że tu wpadliśmy w takim razie. Bardzo dobrze. Daliśmy wyrzeczenie. Co to jest wyrzeczenie? Kolejny kolor. Ale jakoś dziwnie to działa, bo nie wiem jak tego użyć. Tych barw. Dobra, nie wiem. Wiem, że na początku jak odpaliłem grę to się jeszcze dało, ale ja tą grę odpaliłem troszkę, że tak powiem, parę dni temu, bo bodajże dwa dni temu, jak dzisiaj jest 17, no to 15. Aczkolwiek wtedy mi się odcinku nie udało nagrać. Więc tylko grę odpaliłem, czy działa, no i niestety trochę tutaj rzeczy się działo u mnie, więc nie udało mi się gry, odcinka nagrać, więc teraz dopiero nagrywamy, przechodzimy. I szczerze trochę mnie to bolało, bo... Dobra, co my tu mamy? Namierzenie celu i uniki, spoko. Trochę mnie to bolało, bo bardzo na tą grę czekałem, ale no nie mogłem tego szybciej niestety nagrać. Ale już wam powiem, że jak na razie jestem zadowolony. Ja jestem bardzo zadowolony. Coś tu mamy. Kaptur spaczonego pielgrzyma. No dobra. A, na, w ogóle na tabie można sobie zmienić z dwóch broni na... Znaczy no, wziąć broń oburącz, fajne. Pokażcie nam ten kapturek. Kaptur spaczonego pielgrzyma. No jest oczywiście słabszy od naszego. A da się zobaczyć, czy ma jakieś... Chciałem zobaczyć, czy da się... Aha, jest. Szargany i naznaczony zaschniętym brudem kaptur pielgrzyma dotkniętego spaczeniem. Aha, czyli ci ludzie są spaczeni czymś. Dobrze wiedzieć. Lubię się tych historii o świecie dowiadywać właśnie z tych przedmiotów. Najczęściej to jest. Zawsze ciekawe wiedzieć, co tu się dzieje. Dobra, co my tu mamy? Otwórz opiekunek za pomocą escape, używając... E, wybierz miejsce, które chcesz zmodyfikować i wypowiadasz w dowolny element. Dobra, no to to wiemy. Co tu mamy? Kamień do rzucania. No to wyposażmy się w kamień do rzucania. Why not? Okej. Okay. Wciśnij 2, by przejść do trybu dystansowego i użyj kontrol, by skorzystać z przygotowania broni dystansowej. W przypadku łuków, kurz i przedmiotów do rzucania przyjmij kontrol, aby pozostać w trybie dystansowym. Okej, okay. Menu szybkiego dostępu pokazuje, użyj, wydać szybki strzał i kuby, by skorzystać z celownika. Przytrzymaj kontrol, by pozostałe... Dobra, dobra, nieważne, zaraz to ogarniemy. Okej, okay. Nie wiem co to jest, nie to chciałem użyć. Okej, okay. I teraz. Dobra, aha, i możemy sobie... Czym już rzuciłem, nie wiem do końca czym, ale zniszczyłem ten przedmiot. Dobra, no to to chodziło, chyba. Żeby to dostać. jakoś wyszło. Dostaliśmy drewniany krzyż. Czy to jest broń? Tak, topory. Drewniany krzyż. Patrzcie, lepszy od naszego. Lepszy od naszego i wymaga mniejszych umiejętności, co ciekawe, zobaczmy go. Drewniany krzyż czcigodnych strażników nie został stworzony jako broń, ale wciąż może być w ten sposób używany. Okej, widzę, że jest troszkę chyba wolniejszy. No dobra, możemy chwilę z tym krzyżem pochodzić, czemu nie?
Okej, co to się dzieje? Ćmy gromadzą się przy interesujących miejscach w Umbralu. Wybierz latarnię Umbralu używając jeden i podnieś ją za pomocą kont... Aha, czyli to jest to, co zrobiliśmy, tak? O, panie, jakie brzydactwo. Okej, i co to nam robi? No to... Byt z Umbralu uniemożliwia ci dalsze przejście. Co, jakoś bokiem mamy przejść? Czy tu jest zamknięte? A, patrzcie. A, czyli jak to mamy, to nam się jakieś drzwi otwierają, czyli to jest jakby inny świat. Mhm, ciekawa sprawa, ciekawa. Dobra, sprawdźmy ten krzyż. A, bije bardzo podobnie w sumie. Co tu mamy? Kolejny drewniany krzyż. Dobra, zmienimy sobie tą broń, chyba wiecie co, jak ona tak często wypada. No się domyślam, że to nie będzie zbyt dobre. A, się spróbujmy tego miecza. Wszystkie ataki można łączyć. Można też w dwie bronie się wyposażyć. No, to raczej spoko. A ty, żeś nas zaatakował. Dobra, mamy go. No, na tabie można się przełączać, tak? No, spoko, spoko, spoko. Pewnie będziemy walczyć też jedną bronią w jakichś konkretnych sytuacjach. Więc dlaczego by nie? Dobra. Chyba tędy mamy iść. Twoim głównym narzędziem do leczenia jest krwawy krzyż, jego ładunki odnawiają się automatycznie po twoim odrodzeniu. Okej, okay, spoko. Przeglądaj przedmioty podręczne i używaj wybranego z... A, dobra, czyli tym krzyżem się leczymy, tak? No tak, leczy nas od razu, czyli takie Estus flaski z Dark Soulsa, okej. Okay. Przepraszam, że ja ogólnie tyle nawiązań... Dobra, poczekajcie, zaraz wam powiem. Wybierz latarnię Umbralu, używając jeden, podnieś ją za pomocą kontrol przyciągnięcia, by przeniknąć do Umbralu. Tylko w określonych miejscach można go puścić, okej, okay, zobaczymy co to jest. Ale jak widzę, to rzeczywiście... To rzeczywiście mi to... Okej, okay, czyli tu się chyba musimy przenieść do tego Umbralu, tak? A no zobaczcie, chyba się musieliśmy przenieść. Jesteśmy w innym świecie. O, to ciekawe. Że tyle nawiązań do Dark Soulsów, ale jako, że jestem wielkim fanem i widzę dużo nawiązań oczywiście, bo to jest gra w tym stylu. No, nikt myślę tutaj nie mówi, że nie myśli, że nie. Dobra, czekajcie, naciśnij, aby ją namierzyć. Wybierz latarnię Umbralu, podnieś ją za pomocą kontroli, wykłostaj duszę celu. No okej, okay, spróbujemy. Naciskaj, wykłostaj duszę celu. Aha, i to coś znika. No ciekawy motyw, bo oczywiście jeśli wracając jeszcze, no widzę dużo nawiązań, no bo to oczywiście gra takie, tego typu, ale jest troszeczkę inna. Już widzę ta mechanika z latarnią, mi się jak na razie podoba. Ciekawe, czy to będzie pociągnięte jakoś dalej. Ej, chyba będzie, patrząc po tym, że jeszcze nam o tym mówią. Namierz wroga, wybierz latarnię Umbralu, używając jeden, podnieś ją za pomocą kontroli, naciśnij, by wychłostać duszę celu. Gdy dusza wroga jest odsłonięta, zaatakują, by zadać obrażenia od zanikania. Jeśli zatkujesz wroga dotkniętego zanikaniem, zadasz mu duże obrażenia. Czyli co, mogę tak podejść do typa i go... coś takiego mu zrobić? I co, i teraz duże obrażenia, tak? Spoko, fajne. Ciekawa mechanika, ciekawa. Ciekawa mechanika, podoba mi się z tą latarnią. Ciekawe jak to będzie właśnie... w poważniejszych walkach zadziałało i jak będzie, jeśli chodzi o właśnie używanie tego, czy będzie miał jakiś cooldown. Na razie, jak widzę, nie ma żadnego. No możemy to sobie bez... no praktycznie cały czas używać, więc spoczko. Aha, dobra, już mamy właśnie. Wypostanie duszy wroga zużywa ładunek. Wybierz latarnię Umbralu używając jeden, podnieś ją za pomocą kontrol, następnie wyssaj energię z wrogów i pęcherzy, naciskając prawy, by odzyskać ładunki chłosty. Okej, okay, ciekawe mnie jak wystać energię z wrogów, czy to tak samo działa, po prostu, że możemy ich... No bo z tych ładunków to po prostu tak i się napełnia, tak? Dobra, widzę, że cztery trzeba uzupełnić, żeby się uzupełniła jedna ta. A ciekawe, czy z wrogów też to tak możemy po prostu zabierać im duszę, że tak powiem? Okej, okay, co tu mamy dalej? Twoje zdrowie zanika, gdy wkraczasz do Umbralu lub wykonujesz niektóre czynności przy pomocy latarni Umbralu. Możesz odzyskać zanikłe zdrowie, zadając obrażenia wrogom. Jeżeli się któryś z nich cię trafił, stracisz na stałe. O, to dość ciekawa mechanika, czyli co? Tracę życie, tak? Aha, no rzeczywiście, jest na szaro. Czyli, aha, czyli to zdrowie, które jest na szaro, można odzyskać, czyli tak samo jak podczas blokowania. Dobra, spoko. No bo co, zabieram mu tą duszę, tak? No chyba mu zabieram, dobra. Zaraz sobie to sprawdzimy jeszcze, póki jest słaby przeciwnik.
Dobra, podczas, no nie na tym już na pewno, bo ten nie żyje. Znowu nam daje ten drewniany krzyż, no spoko. Dobra, jak rozumiem, jak trafiam jego duszę, to to chyba nie działa, muszę konkretnie jego trafiać i wtedy mi życie wraca. No spoczko, spoczko. Tutaj mamy... O, i sobie to odnowimy. Dobra, zobaczmy, czy rzeczywiście nam się życie odnowi. Patrzcie, no odnawia się, zdecydowanie tak. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, jest. A to musimy chyba pewnie znowu rozwalić, to dawaj to. Okej, okay, takie czynności nam nie zabierają tego punktu, czyli będziemy mogli dalej na przeciwnikach korzystać. Kwintesencja świątobliwości, a cóż to takiego? Sprawdzajmy od razu te przedmioty, żeby wiedzieć lepiej może. Jest. Relik służący do ulepszenia krwawego krzyża. Zwiększa współczynnik blasku, by... Okej, okay, a czy ja mogę tego użyć? Nie, nie mogę. Czyli możliwe, że przy ognisku jakimś będzie można. Okej. Okay. A to różaniec, który podarował ci Inkwizytor Dunrime z Mrocznych Krzyżowców. Okej, okay, może się przyda do czegoś później, zobaczymy. Okej, okay, tego nie potrzebujemy, bo mamy na razie full. Co tu się dalej będzie działo? Spada znacznik Q lub prawy lewy przycisk myszy, by wykonać atak z powietrza. Możesz też namierzyć cel, albo uderzyć celnej. A, no to to. Znane mechaniczka. O, coś nowy przeciwnicy, ich to wcześniej nie widziałem. Okej, okay, mogą być. Też coś słabi, więc jak na start mi się podoba. Coś na razie bardzo łagodne to wprowadzenie. Ale oczywiście nie narzekam. Podczas chłostania duszy wroga możesz pochylić go w dowolnym kierunku za pomocą wsadu. To ciekawe, jak to działa. Czyli co, mogę go... Tak. Fajne, podoba mi się. Czyli można będzie tym za pomocą tej umiejętności z wrogów zrzucać. Nice, fajne, fajne. Będzie można na przykład ich zrzucać z przepaść. Ciekawe, czy też na jakichś bossów to będzie działać. Domyślam się, że pewnie nie, tylko na małych przeciwników. Co nie zmienia faktu, że i tak dość przyjemne. Muszę przyznać. Ciekawa mechanika. Dobra, tu coś, jakieś kokony. Okej, okay, coś jeszcze. Dłuższy pobyt w Umbralu sprawia, że jego mieszkańcy dowiedzą się o twojej obecności. Im więcej czasu tam spędzisz, tym groźniejsze istoty zaczną na ciebie polować. Czyli mamy schemat, że będą na nas jacyś przeciwnicy się tu konkretnie pojawiać. O, ciekawe, ciekawe, naprawdę. Dobra, przeskakujmy może te. Oj, 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 skąd oni się wzięli? Jacyś przeciwnicy tutaj. No chyba z tych kokonów wyszli, co? Dobra, weźmy tak. Dobra. A tamten z tyłu nas też strzela. Dobra. Okej, okay, jakoś to wyszło, choć... Oj, 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 a ty co robisz, kolego? Dobra, trzeba się uzdrowić. Dużo życia tu straciłem, po prostu nie spodziewałem się tylu przeciwników. Ale jest okej. Okay. Dłuższy pobyt w Umbralu, no to to już widzieliśmy, że sprawia, że ci przeciwnicy... Dobra, chyba czas stąd po prostu spadać. Chyba tak trzeba będzie zrobić. Wchodź do góry. Bo szkoda by było zginąć. To oko, rozumiem, nam pokazuje w prawym rogu, że jesteśmy już za długo chyba. W tym świecie. No dobra. Okej, okay, tam mamy chyba ten powrót już. To sprawdźmy, jak to działa. Okej, okay, tego możemy wychłostać, jakkolwiek by to nie brzmiało. No dawaj, chłostaj, chłostaj go. O, udało się w końcu. Aj, zobaczcie, otworzyło nam się przejście tamto. No i fajnie. Bardzo miło w takim razie. Bardzo miło, dobra. I tu możemy wrócić do chyba tego świata normalnego, tak? Zróbmy to. I przenieść się do Axiomu. Dobra, czyli mamy dwa światy, Umbral i Axiom. Dobrze wiedzieć. Ej, gdzie my tu jesteśmy? Dobra. Ten pad. Tu możemy zeskoczyć w dół, ale jeszcze mnie ciekawi, co było po tej drugiej stronie. Aha, to jest dokładnie to samo, gdzie przyszliśmy. Dobra, to jest dokładnie to samo miejsce, spoko. Patrzcie, tutaj dalej te motylki się świecą, te ćmy. Tu rzeczywiście było coś, okej. Okay. No ciekawa mechanika. Czyli trzeba będzie na te ćmy uważać, bo jak one będą, to trzeba będzie się uważnie rozglądać.
Okej, tutaj możemy już się wydostać, nie ma tego czegoś. No i mamy opuszczony zagajnik, czyli jakaś chyba pierwsza lokacja. I mamy coś takiego, to jest chyba to jakiś pomnik tego krzyżowca. Szczątki oznaczają miejsca, w których zginęli inni heroldowie latarni. Gdy je aktywujesz, służą jako miejsca wskrzeszenia na wypadek śmierci. O, spoko, czyli po prostu takie nasze ognisko, miejsce odpoczynku. Dostaliśmy też wysuszona ćma szczątków. Okej. Okay. Co tu mamy? Ulepsz postać. No możemy ulepszyć w sumie. Możemy sobie, myślę, w siłę jeden punkt chyba dać. Dlaczego by nie? Zawsze to więcej będziemy uderzać. Jestem ciekawy, czy możemy jakoś, nie wiem. Aha, dobra, trzeba odpocząć, bo inaczej nam się nie uzupełniają te butelki życia. To lepiej je uzupełnić. I pewnie świat się zresetuje gry. Dobra, myślałem, że można tutaj ten przedmiot użyć. Tylko który to był ten? Ale chyba na razie nie możemy tego ulepszać. Może w innym miejscu to będzie się dało, nie wiem. Zobaczymy. Na razie to zostawiamy i idziemy dalej. Dziennik Tajkutysa. Mapa Monstret. Dobra, to mapę możemy chyba sobie zobaczyć. Ten dzienniki. No jest ta mapa, Montrest. A ten drugi dziennik, gdzie on jest? Gdzie żeście mi go rzucili? Tu jest chyba. Ten dziennik należał do Tajkusa, nieustraszonego odkrywcy i kartografa, który dotarł do skraju ziemi przysięgi i jeszcze dalej, trafiając ostatecznie do Monstrat. Wszystko wskazuje na to, że nigdy tego królestwa nie opuścił. Ale nie możemy go przeczytać niestety, więc idziemy dalej. Dobra, więc idźmy. A to co tak? Wykonaj blok przytrzymując prawy. Używaj, gdy blokowanie ataku wroga powoduje zanikanie twojego zdrowia. Trafiaj wrogów, bo odzyskaj zanikłe zdrowie. Lecz jeśli ktoś z nich cię trafił, tracisz je na stałe. Odbijaj ataki naciskając prawy przycisk myszy tuż przed tym, jak mają cię trafić, by otrzymać mniejsze obrażenia od zanikania i zadać duże obrażenia postawie. Okej, czyli ten paseczek, to kółeczko, to jest postawa. Postawę wroga można zmniejszyć dowolnym atakiem, który zadaje inne obrażenia postawy, więc eksperymentuj z różnymi typami broni ataków. Aha, i później mogę go oszołomić i zadać dotkliwy cios, czyli takie jakby backstapy były w Dark Soulsach, to coś podobnego. O, patrzcie, mamy bossa, święty szaniec Otto. Zobaczmy, jak z nim pójdzie. No, chyba nie jest źle. Na razie. Nie powiedziałbym, że jest trudny. Dobra, trzeba będzie uważać na wytrzymałość. Dobra, zawiesił się coś, to możemy go tak szybko ciachnąć. A zobaczmy ten blok. Dobra, chyba nie o to chodziło. Ała, ała. Dobra, niepotrzebnie się bawię może. Dobra, chyba stracił tą podstawę swoją. Oj, złapał mnie. Ała, trochę bije. Dobra, trzeba tą postawę przełamać. Jakoś. Dobra. O, teraz się udało. Dobra, i chyba go zabijamy. Pięknie, pierwszy boss padł. Brawo, brawo, o to chodziło. Oj, mam jakąś cutscenkę, od razu się nam się załączyło. Ciekawe, co to, o to chodzi. Nie, nie mówcie, że to przyleciał ten. No, przyleciał ten z cutscenki, aha. Nie mówcie, że mamy z nim walczyć. No chyba sobie żartujecie, że mamy z nim walczyć. Czy to jest jedna z tych walk, którą po prostu mamy przegrać? Żeby nam nie było, żeby nam udowodnić, że ta gra jest trudna? No dobra. Jestem w stanie w to uwierzyć, że mamy tą walkę przegrać, więc zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Na razie w ogóle nie mogę tego przeciwnika oznaczyć, od tego zacznijmy. Że ma jakby... To jest nieoznaczalny, no dobra. Okej. No to będzie na razie ciężko, zobaczymy, czy rzeczywiście mamy się tutaj zabić, czy może coś zrobimy. Dobra, uniknęliśmy tego jakimś cudem. No, czekajmy, jest i on. Dobra, będzie lądował. Ała. Potężny ten atak. O, żyjemy jeszcze. To ciekawe.
No trochę silny jest chyba. Ale żyjemy ciągle, dobra. Not bad. Dobra, na pewno mamy tę walkę przegrać. My go bijemy za 34. Trochę mało. Ała, raz nas tylko trafił. No dobra, nie no, to... To nie ulega wątpliwości, że mieliśmy tu przegrać. To nierealne. Znaczy realne na pewno do zrobienia. Ale nie raczej jak za pierwszym razem gramy. Raczej by było ciężko to zrobić. Aha, patrz, ten nie ma ręki. Znaczy ma taką jakby kościstą rękę. Jakiś gościu tu przyszedł. Co, czyżby nas ocalił? Okej, myślałem, że nam zabiorą te latarnie, bo mi się wydaje strasznie mocna, ale jak widać będziemy ją mieli ciągle. No bo chyba nie powiecie mi, że mamy jeszcze raz walczyć z tym gościem. I rzeczywiście mamy go zabić. Dobra. Jeśli zginiesz w umbralu, upuścisz po całą posiadaną żywotność w miejscu, gdzie cię zabito. No to to jest typowy motyw. Dobra, czy nie będzie tego bossa? Miło, miło. Czyli tak miało być, dobrze. Cieszy mnie to, że nie zepsułem nic. Czyli pierwszy boss pokonany, udało nam się przeżyć nawet tą walkę. Dobra, tutaj mamy chyba główną drogę, zobaczmy tu. Jak tu wygląda sytuacja, jest jakiś przedmiot. Dobra, i są te ćmy w ogóle. Czy tu coś jest w takim razie? Jakieś drzwi? Dobra, bo tu jest jakiś przedmiot. Tam dalej, ale tu są też jakieś... No patrzcie, nie przejdziemy tędy. Dobra, rozumiem, że może później coś tu będzie można... Bo są jakieś wielkie drzwi, aha. Dobra, to pewnie później jakoś je otworzymy. No spoko, spoko. Lećmy dalej. Dobra, mamy jakieś przeciwnik. Aha, pasażerzy tą umbralu mogą łączyć się z innymi stworzeniami, zapewniając im ochronę lub większą siłę. Wybierz latarnię, używając jeden i znajdź pasożyta przy pomocy kontrol. Aha, czyli oni będą mieli jakieś pasożyta, niektórzy przeciwnicy i nie będzie się ich dało trafić. No dobra, zobaczmy jak to działa. No jest jakiś pasożyt rzeczywiście przy nim, zabierzmy go. Nie wiem, czy się udało. Chyba nie. Gdzie ty masz tego pasożyta? Dawaj go. Dobra. Jak się, jak zabrać tego pasożyta? Chyba jedynką. A, jedynką, dobra. A ja z całych sił próbuję prawym przyciskiem myszy, a tu lewym trzeba było to zabierać. Zdarza się, mała pomyłka. Ale dobra, nie zaatakował nas ani nic, więc jest dobrze. Tutaj nic nie mamy, możemy iść dalej, coś wyrzucił. Mała zbitka kamieni many, okej. Mapa opuszczonego zagajnika. No też się raczej przyda, pokażcie nam tą mapę. Mapa opuszczonego zagajnika. No trochę nieczytelna zbytnio ta mapa. My jesteśmy chyba tu, co? Opuszczony zagajnik. Bym powiedział, że jesteśmy gdzieś tu, bo to wygląda na zagajnik. Będziemy pewnie iść tak, tak, tak. I tu będzie chyba koniec. Albo tu. Albo to jakaś w ogóle część mapy i tu jeszcze będzie coś więcej. Jakieś drzwi, jakieś drzewo, jakiś stary młyn. Potem jakaś kaplica. No niezaczytelne to wszystko, ale zobaczymy. Dobra. Czy my to mamy pociągnąć do siebie? Okej, chyba muszę to oznaczać, bo jak tego nie oznaczam, widzę. Nie, 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 czekajcie. Dobra, chyba muszę wejść do tego świata, co? No, bo chyba inaczej by nie zadziałało. No, z tego co widzę inaczej nie, bo widzieliście, próbowałem z normalnego świata i się nie dało. No nie dało się, więc... Takie coś, w ogóle to jakaś winda, coś takiego. No spoko, fajne, 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 podoba mi się na razie bardzo. Jestem szczerze pod wrażeniem, jak ta gra jest zrobiona. Bardzo nie spodziewałem się tak dobrej gry. Dobra, co nam powiesz? A, to ten co nas zlotował w ogóle, żelazny wędrowiec. Take it lightly, and you'll find it's the other way around. Mark my words.
No dobra, coś jeszcze nam powiesz? But since it seems a deer has you marked, making you a bigger threat to the rogue ourselves as both. Okay, coś jeszcze? The rules of gods and kings. If you'd know any kind of freedom, you'll do the same. Okay. Okay, to już słyszeliśmy. No dobra, to dużo nam nie powiedział, ale to typowe w takich grach. Fabuła jest oczywiście bardzo ukryta, nic nie wiemy. O, mamy ten. Kolejny punkt medytacyjny. No dobra, nie potrzebujemy odpoczywać, ale ulepszyć postać możemy? Po tej walce z bossem? Możemy chyba. Nie, nie możemy. Dobra, to nic, to idziemy stąd. Nie ma co odpoczywać w sumie, bo mamy 3 buteleczki życia. Plus jesteśmy w tym świecie umarłych, więc... W Umbralu czasem pojawia się piętna, fragmenty przeszłych, nierzadko traumatycznych wydarzeń z Axiomu. Wybierz latarnię używając jeden, najpierw przeniknij do Umbralu, żeby to zobaczyć, tak? Okej, dobra, zobaczymy zaraz, to rozumiem, że też będzie pokazane, a mamy to, możemy sobie pyknąć naszą zdolność. No i patrzcie, pojawiają się rzeczywiście ci przeciwnicy. Dobra. Aha, tutaj walczyliśmy z tym bossem. Tu chyba nic nie ma. I tutaj możemy to nacisnąć, tak? Dobra, tylko jeszcze tego zatmę. Dobra, no i zobaczmy to. Jestem ciekawy. Co tu chodzi? Aha, i będzie się pokazywać przeszłość, tak? Okej, coś takiego. Staliśmy za to strzępek Umbralu, za tą historię. No dobra. Okej, tu się... Właśnie, chciałem sprawdzić, czy możemy się na nich leczyć. W sensie, możemy zgarniać ich tych duszę i wtedy... Chyba nie. Chyba, że on się opiera, może ten. Nie, dobra, to nie działa. Czyli nie możemy na nich sobie regenerować tego. Oj, żeś nie trafił. A tamten jeszcze żyje, patrzcie, co za cholernik, no. Myślałem, że już zginął. Jejku, coś w tylu. A to się będzie chyba stąd wydostać, bo coś się nieciekawie robi. Tutaj jeszcze jakiś gościu. A, to ten strzelający. Dobra, padł. Dobra, przynajmniej sobie nabijemy trochę expa. Dość łatwy sposób na razie. A, patrzcie, bo tu... A, dobra, mamy wyjście, wychodźmy stąd. W takim razie szybko. Opuszczamy Umbral. Dzięki, było miło. I oni się rozpadają w tym momencie. Okej, czyli takie coś. Tutaj w ogóle się świeci, co to takiego? A, duszę nie zebraliśmy, spoko. Myślę, że możemy się chyba uleczyć, co? Na wszelki wypadek. Są przeciwnicy. Aj, coś nie trafi... Dobra, muszę częściej celować, ewidentnie, bo... Tak na ślepo ich trafiać to nie zawsze wychodzi. Dobra. Tamten jeszcze przeżył, no co za ham. Na jednym HP-ku, no. Drugi raz mi się taka sytuacja zdarza. Nie fajnie, nie fajnie. Jak ktoś siedzi, dobra. Czyli tam się... Bo tędy się chyba nie dostaniemy, co? Nie, dobra. Trzeba jakąś inną drogę znaleźć. Okej, tam jest jakiś strzelający chyba na górze. To może tędy przejdziemy. To za odgłosy. A tu jest jakiś gościu, zacznijmy go. A, pa. O, a ty skąd cię tu wziąłeś? Chodź tu. Se wyszedł. Dobra, załatwiony. Złamany miecz. No, raczej nam to będzie średnio potrzebne. Tamten osoba w ogóle nie widzi. Dobra, teraz nam widzi na pewno. Aha, przez ścianę. No super, dobra. No tak też się bawimy. Fajnie, bo jakby ci podeszli bliżej. Okej, zróbmy unik.
No. Aj, aj, aj. Dobra, padł. Ładnie, ładnie. Jeszcze tego trzeba wziąć z góry. W ogóle dwóch jest ich. Okej, okay, dobra. Tego trzeba wymazać mu tego stworka. Dobra. A ty. Dobra, dobra, dobra. Dobra, let's go. Na górę, na górę, na górę. Jeszcze tego zatmę i będzie już pięknie, naprawdę. Okej. Okay. Nice, nice, nice. Podoba mi się, jak to wyszło. Trochę dużo życia straciliśmy, ale... Dobra, czy to możemy rzucić, tak? Czymś rzuciliśmy, spadło. O to chodziło. Weźmy szatę i spodnie pielgrzyma. No domyślam się, że będzie trochę słabsze niż to, co mamy. A, i na tym polega to blokowanie, tak? W perfekcyjnym momencie. Mhm, no to fajnie. Fajna mechanika, będziemy korzystać na pewno. Mam jeszcze parę kamieni zdrowia, 8. Nie wiem, czy sobie jednego nie zużyć. Sobie podleczymy się. Bo nie wiadomo w sumie, kiedy następna... O, skrzyneczka. Nie wiadomo w sumie, kiedy następne miejsce jakby po stole się trafi. Uświęcone potępienie. Bardzo, bardzo fajna nazwa. Co to robi? Miecz czcigodnych strażników warowany tekstami potępiającymi innych, którzy stoją po przeciwnej stronie ostrza. Zobaczmy, jakie statystyki ma w sumie. Dlaczego by nie? Okej, już widzę, że nie możemy go używać, bo mamy za małą zręczność, aby mieć 10. No obrażeniowo widzę, że wychodzi trochę słabiej w sumie i trochę jest cięższy. Ale może potem go weźmiemy. Zobaczymy, spróbujemy. Tylko by trzeba było trochę zręczności sobie zwiększyć. Tutaj sobie ludki wiszą. No nie za fajnie. Dobra, o patrzcie, tu kto chodzi. Ty to kto? Czemu ty płoniesz, kolego? Dobra. Okej, on jest trochę chyba silniejszy niż to, co do tej pory walczyliśmy. O, ty. Co we mnie strzelasz, kolego? Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dawaj, dawaj. Ale mocno bijesz. O, ty. Dobra. A, nie padliśmy, bo się przenosimy do umbralu. Dobra. To miła sprawa. Ała. Trochę zabolało. Dobra, wyleczmy się. Ała. Ała, ała, ała. Dobra, wycofałem. Szybko wycofujemy się. Dobra, dobra. Ale to było trochę głupie, bo nie wiem, czy widzieliście, ale mi jakby ekran poszedł w inną stronę. No dobra, no nic, zginęliśmy pierwszy raz. Trochę mi tutaj po prostu namierzanie nie wydaliło za dobrze. No ale dobra, zabijemy go, nie był trudny. Nie był trudny, zaraz damy radę na pewno. A gdzie nas tu wzięło? Tutaj. Dobra, to szybko przejdziemy. Bez problemu. Dobra, pyk, 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 pyk. Dobra, padł. Taktyczna wycofka. No bo ten strzelający jest denerwujący, szczególnie z tym, że może strzelać przez te ściany, cholernik, no. Dobra, teraz ten jeszcze. Bardzo też często zauważyłem, że się miecz wiesza na różnych formacjach skalnych i nie tylko. Dobra. Hop, 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 hop. Oj, nie zginął. Dobra, ci padli, ładnie. Jeszcze ty. Dobra, mamy go. Jest git.
A tu był ten strzelający cholernik, to weźmy go od razu. Pyk, 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 pyk. Tutaj wyjdzie ten, okej. Dobra. Nas ten zauważył, dobra, to chodź tu, wbiegnij jak już jesteś. Tamten nas nie widzi, to chociaż tego załatwimy. O, chodź tu. O, idealnie. Piękny backstab. To właściwie nie było plecki, to chyba nie backstab, ale no coś w tym stylu. Dobra. Dwóch z bani, jeszcze idzie trzeci. No to miło, chodźcie tu po kolei. Dobra. Ładnie, ładnie się robi te parady. Znaczy no, pary właściwie. Czyli... nie wiem jak to się po polsku tłumaczy. No, odbicia pocisków? Coś takiego? Dobra, nie wiem gdzie tamten poszedł, więc załatwmy tego z góry i będzie po problemie. Dobra, chyba zginął? Chyba zginął, dobra, nice. Jeszcze jeden był, gdzie on jest? Jestem niemalże pewny, że tu jeszcze... właśnie ty. Dobra, a, mamy nie to naszykowane, oj. Dobra, wyssijmy tego twojego... pasożyta, chyba? To się nazywało? Dobra, padł, ładnie. Dobra, i co, rewanż chyba nas czeka, bo tu już chyba wszystkich wybiliśmy. Czy nie? A tu jeszcze jeden został, dobra. Dobra, to już nie został. Tu też mamy coś. Maska spaczonego pokutnika. Czy będzie silniejsza od naszej? Fizyczna ma... dobrą odporność na ogień ma. Fizyczne te same. Odporność na podpalenie też ma. Dobra, weźmiemy sobie na razie tą, założymy jak wygląda. No, beznadziejnie. Ale myślę, że skoro tamten jest od ognia, to może nam lepiej pójdzie. Dobra, weźmy sobie te kamyczki, użyjmy. I chodźmy, runda druga na niego. Długo się tak będziesz kręcił? No, dzięki. Dobra. Ała. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobrze jest. Nie wiem czy widzieliście, znowu się zgubiła kamera. Au, to mnie trafiło, niedobrze, dobra, zabijamy go. Pięknie. O to chodziło. Także mamy go, mamy go. Możemy też odzyskać nasze punkty. Okej, okay, nice. Nice, 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 ładnie poszło. No nie był trudny. Na szczęście, całe szczęście, łatwo go załatwiliśmy. Dobra, czy to coś będzie do zebrania? No przydałoby się chyba, nie? Moim zdaniem by się jak najbardziej przydało, bo zobaczmy. Nic nie ma... nie no, tam coś jest. A, tu są te ćmy, tak? Czekajcie. A, patrzcie, możemy sobie przejść. No i fajnie, fajnie. W takim razie to byśmy rozwalili. Kamyczkiem, pyk. No nie mówcie, że na dół spadł. No dobra, ale weźmiemy to i tak. Tarcza oriańskiego z kaznodziei. Zobaczmy, czy jest lepsza niż nasza. Zdecydowanie nie jest. To nawet nie będziemy zmieniać, ale możemy wrócić do naszego standardowego hełmu, jako że już tego typa od ognia pokonaliśmy. Aha, trzeba też zmienić sobie znowu na tą naszą latarnię. Dobra. Okej, okay, i tutaj idziemy. Aha, to jest w ogóle to miejsce, co widzieliśmy stąd. Dużo tu jest przeciwników, jeden, drugi. Dobra, ten jest strzelający, to tego zatwimy. Au. A dobra, w sumie to nic nie znaczy, bo i tak się będziemy zaleczyć.
No, chodź. Bardzo łatwe jest to parowanie. Parowanie naprawdę łatwe w tej części. Znaczy w tej części, w tej grze. W tej grze, w tej grze. Muszę się topór rozprowacza. Fajnie brzmi. Muszę się opamiętywać, żeby cały czas mi się to kojarzy bardzo z Soulsami, naprawdę. Nie Elden Ring, ale taki Dark Souls 3. Bardzo, bardzo dużo podobieństw. Toporeczek. Wymagane piekło 13. Ale zobaczcie, że ma większe obrażenia niż mój i mniejszą wagę, czyli możliwe, że będzie szybciej nim się... Mogę go założyć? Mogę. No szybciej będzie chyba troszkę nim szamotał, dobra. Jest okej, okay. To może sobie weźmiemy piekło. Tylko ja chyba miałem piekło tylko na 8, o ile dobrze pamiętam. Więc będzie ciężko na razie to zrobić, no ale nic. Zobaczymy, idziemy dalej. A co ty tu robisz? Coś się siedział. Chyba za mną też ktoś jest, nie? Już myślałem. O, jednak się nie myliłem. Dobrze słyszałem. Słyszałem, że coś za mną jest. I tu dwóch. O! I tak... No to za gnoje, no. Tak słyszałem, że coś za mną jakby się porusza, ale nie miałem pewności. Dobra, padajcie. Nie wiem, skąd oni się wzięli. I po co nam tyle tych drewnianych krzyży, też nie wiem. Będziemy kolekcjonować sobie krzyże, czemu nie? Okej, tu jest jakiś przeciwnik. A spróbujmy go załatwić. Okej, co tu mamy? Podejść do wroga od tyłu i wykonać w pełni naładowany silny atak, aby dostatecznie obniżyć jego postawę. Kiedy postawa zostanie wyczerpana, można go... Aha, dobra. Czyli podchodzimy od tyłu i w pełni naładowany atak, tak? O, i to od razu możemy backstapa zrobić, tak? Już takiego prawdziwego. Nice, nice, nice. Dobra. Miło. Myślałem, że to będzie jakiś silny przeciwnik. Na szczęście gra nam podsyna taką metodę, żeby go bardzo łatwo zabić. Więc spoko, jak najwięcej przeciwników w takim razie obróconych do nas plecami by się chciało powiedzieć, żeby były. Dobra, tutaj mamy miejsce odpoczynku. Bardzo miło w takim razie. Odpoczniemy sobie jak najbardziej. Myślę, że wydamy level też. Okej, zróbmy to. Ulepszymy postać. Ile mamy tego piekła? 8 tylko. Mało, to może w zręczność trochę. Chociaż kurde, w zręczność może w życie, żeby więcej mieć. Jeden level. Dobra, jeden level w ten, witalność. I może jeden w zręczność na razie. Zobaczymy. Zobaczymy jak to wyjdzie, może na razie tak. Dobra. No to co to jest? Nie wiem co ja zrobiłem. Okej, tu jest ten. Ała, czemu on jest jakimś bossem? Dobra. Czy tu chodzi o to, że ten przeciwnik zabił jakiegoś innego gracza i teraz mogę go, że tak powiem, załatwić? Dobra, uleczmy się od razu. I teraz zróbmy naładowany atak. Pięknie. Dobra, mamy go chyba. Chyba to wystarczy, co? Nie, jeszcze żyje, dobra. Ale to już nie. I co to nam dało? Pomszczono poległego latarni. Aha, czyli dobra, czyli tutaj zdecydowanie ktoś zginął, jakiś gracz. I teraz jako, że to zrobiliśmy, no to... No to ten. Coś zdobyliśmy i też jakiegoś achievementa. Bardzo spoko, bardzo fajnie. Tutaj jest jakiś most z drugiej strony. Na dole też można iść. Okej, czyli mamy tutaj na pewno jedną drogę. Pierścień właściciela kopalni. O, czyli mamy jakiś w końcu jakąś pierwszą rzecz do założenia. Zwiększa maksymalną wytrzymałość i tempo jej regeneracji. Super. Takie pierścienie najbardziej lubię. To mamy też jakiś dzwon. Tu mamy też te ćmy. Coś tutaj można zrobić. O, proszę. Hej, czyli tutaj będzie można ją wyciągnąć. I pewnie się ten dzwon otworzy, bo coś w tym stylu. Dobra. Na pewno to zrobimy, ale to zrobimy już w następnym odcinku, dlatego że tutaj mi idealnie już godzinka by mi minęła materiału, więc...
No, no to jest gra Lords of the Fallen, jak się nam w ogóle te zielone oczy świecą. No moim zdaniem na razie rewelacja. Polecam każdemu jak na razie, no jest świetna, bawię się dobrze, nie wiem czy od razu nie nagram drugiego odcinka. Prawdopodobnie to zrobię, bo naprawdę świetna, świetna gra, podoba mi się bardzo, zobaczymy jak będzie dalej. Ale to już zobaczymy w następnych odcinkach, dzięki bardzo za dzisiaj, trzymajcie się ciepło, do następnego. Na razie, hej!